Bukiecik. Jak się idzie na trasie? No, jeszcze trochę. Warunki? Dopiero trzy razy bunty. Super. Ogólnie to nie idziemy trasą, bo się zgubiliśmy i tak jest łatwiej. Chaszcze są spoko. O Boże. Oj, co robicie w moim porcie? Mamy kwiatki. O mój Boże, jakie piękne. Patrzę na klęskę. Czy ty jesteś niejaki syn? Tak, to ja. Właśnie czytaliśmy list i stwierdziliśmy, że lubisz kwiaty. Co piękne. Naprawdę. Ojej. Chyba was polubię, ale kim wy jesteście? No? Jesteście piratami? Harcerzami. Harcerzami? Ale wyruszacie w rejs. Oczywiście, szukamy skarbu. Do wyruszenia w rejs potrzebujecie czegoś bardzo ważnego, czego oczywiście nie macie. A jest to flaga. Oh. I teraz wam opowiem taką historię w sumie, jak powstała flaga, bo wszyscy myślą, że flagi to są te z piratą, z czaszką i piszczelami. No a wcale tak nie jest, bo takie flagi powstały dopiero w XVIII wieku przez Johnsa Charlesa, który sobie to wymyślił, a potem tak zaczęli robić, bo wydawało się to straszne. No i flaga ogólnie ma symbolizować waszą siłę, przez to, jakich symboli używacie, skąd pochodzicie i ogólnie dużo o was mówi. Czyli mamy stworzyć swoją flagę. Nie, po prostu. Czekaj i patrz teraz. To są spodnie. Tak, to są spodnie. Tak. Ciekawe czyje. Daj, jest tylko kartka. Nie rób tego tam. Mały, żeby ją płynąć, a ja jestem za duży, więc wy musicie ją przetestować. Waszym zadaniem jest ją zwodować, przypłynąć dookoła wyspy i tu wrócić. Możemy wszyscy razem? Tak, wbija! Tak, nie, to jest ograniczenie do 120 kg. Dobra. Ale że jedna osoba? Nie. Mogą być to kula się nie zmieścisz chyba. Dwie max, bo więcej się nie zmieści. Powodzenia. No to... Może chude osoby. Kasia i Smarty. Dawaj. Ale nie umiem pływać. Będzie fajnie, mówię ci. Maksymalnie woda tu jest do pasa. A, to płyniemy. Chodź, Max, płyniemy. Telefony bym jednak zostawił na brzegu. I ściągnął sobie buty. To aż tak źle? Nie tak źle poręczę. A musimy powiedzieć, jak wypłyną. Stop, chwila, bo mi się telefon. Nie dotykaj! Zostaw. Bo tutaj zaczyna uciekać powietrze. Skarpetki też możecie trzeba wydać. Nic nie szkodzi. I pośpieszcie się, bo będzie padał deszcz. Chyba że chcecie pływać w deszczu. A skarpetka? Ładne skarpetki. Wiatr. Wędzarki. Była płodna na jęce, poczerwieniały z żalu. Na wciąż tu jest. Było tu deszczowane? No. To ja zrobię tak. Super, a do góry na tamtym. A już tak się. A to. Wiemy, gdzie jest Medina. Popchnąć was? Wiecie co? Łatwiej wam będzie, jak zaczniecie tu na tym stromym brzegu, bo jest trochę głębiej. Tu po prawej. Tam jest mielizna przez jakiś metr. Po półtora. Maksymalnie trzy. Super! Ewentualnie pięć. Nie, już powiedziałem, gdzie im lepiej zacząć. Nie siadajcie tam na tym. Jak to było do pierwszego patrolu, to się zamknęło, to się zamknęło. Dobra, ale nie mam pójdę. Ja nie mogę patrzeć, że proszę mi chodź. A, dobra. Czekaj,
wiemy, że jak da Maxowi, to będzie łatwiej. Jak dasz Maxowi jedno wiosło, to będzie łatwiej. Ty zaczęło spoko, upadać. Ja będę tak czuwała. Oj! Ahoj! Każdy pirat musi przeżyć aż raz w swoim życiu prawdziwą bitwę morską. A więc do dzieła tutaj się dzieje. Podobno jak się mocno widzimy, to wejdą. Ale używajcie tych samych ziemi, no! Ej, no czekajcie! Ej, słuchajcie, koniec rzucania, kończymy punkt, podpisamy wam w szkole i musicie...